otwarciu nowej wystawy zatytułowanej Obrazy z ciepłej pory tego roku autorstwa artysty, malarza Krzysztofa Bojarczuka przy organizacji Urzędu Miasta Nowego Sącza. Ja podkreślę jeszcze, że wystawę będzie można oglądać właśnie tutaj w godzinach od 9 do 17, od poniedziałku do piątku, do 4 października tego roku. A poproszony o przedmowę został wielokrotny wystawca w kraju i za granicą, organizator wielu plenerów malarskich, prezes Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, artysta, malarz Krzysztof Kubisz. Bardzo proszę. Bardzo ryzykowne jest zaproszenie do przedmowy człowieka po 70. Dlatego, że nigdy się nie wie, nie pamięta, co się powiedział wcześniej na ten temat, na temat artysty, a ja bardzo nie chciałbym się powtarzać, mając szczególnie w pamięci to, że już parę razy opowiadałem o Krzysztofie, o jego malarstwie, o jego twórczości. Ale już nie pamiętam dokładnie, co mówiłem wcześniej. W związku z tym dzisiaj powinien powiedzieć zupełnie coś nowego, chociaż może to być obarczone tym ryzykiem, że już mówi. Ale bardzo była piękna wystawa w Starym Sączu i wydaje mi się, że tam dość dużo, żeśmy wszyscy rozmawiali i mówili o tym malarstwie. Były też inne obrazy, były też niektóre z nich. Ale wówczas też powiedziałem, że jedynym prawem kogokolwiek, czy artystę, czy krytyka, czy kolegi, czy przyjaciela, jest opowiadanie o jego obrazach tylko z pozycji subiektywnej. Jak samemu się przeżywa te obrazy, jak się je widzi, jak się widzi szczególnie poprzez osobę, którą się zna. Krzysztof w tej swojej twórczości jest bardzo autentyczny i szczery. Można powiedzieć, że cały czas rozwija ten sam wątek, tą samą myśl, z której wysnuwa coraz to nową rzeczywistość. Ja te obrazy dzisiaj, nie tak jak w Starym Sączu, widzę znowu inaczej. Widzę tutaj rozsuwania tajemnicy. Te obrazy są tak, jakby były obudowane jakimiś niesamowitymi rusztowaniami, obudowaniami, za którą się kryje jakaś tajemnicza budowla, tajemniczy sens, jakaś dziwna przestrzeń, której nie poznamy, dopóki te wszystkie rusztowania nie zostaną zdjęte. Ale nieraz jest taki paradoks, że budowla wygląda pięknie budowana tymi rusztowaniami, dlatego że nie wiemy, co pod nią się skrywa. Czasem może być zawód. Jak rusztowania spadną, spadną zasłony, może być zupełnie inaczej niż to, co byśmy oczekiwali. Krzysztof wytworzył własny sposób konotacji i notacji sztuki. To jest takie pewne pismo, pewne hieroglify. Jakbyśmy się bardzo postarali i zaczęli analizować każdy z tych obrazów osobno, to widzimy, że są pewne punkty stałe. Są pewne kształty, pewne jakby litery malarskie, czy zdania plastyczne, które się powtarzają, ale przecież nasz język ma 24 litery, a można pisać poematy. Więc to samo jest prawda ze sztuką, z malarstwem, z rzeźbą, że tymi samymi modułami możemy ciągle szukać czegoś nowego. Często się zastanawiałem, kim Krzysztof jest bardziej. Czy jest bardziej malarzem, czy jest bardziej grafikiem. Dlatego, że kreska
forma jest bardzo zasadnicza, bardzo zdecydowana, chociaż rozrobiona, a z drugiej strony widzimy przepięknie, kolorystycznie budowane płaszczyzny, jak chociażby ten wazek tam z tymi fajnymi różowymi takimi planami. Z jednej strony żywiołowość, a z drugiej strony bardzo rzetelna konstrukcja myślowa każe myśleć o artyście, że bardzo nie lubi powierzchowności, żeby się bardzo głęboko przeżyć to, co robi, to, co czuje, to, co myśli, aby w jakiś sposób przenieść to na papier, na podłoże kolejne, czy jak tam jeszcze sobie zażyczy. I czasem pozorna pogoda obrazu skrywa jakąś tajemnicę przeżycia bardzo poważnego, wręcz tragicznego i odwrotnie. Niektóre prace czarne, wydawały się ponure, są tak wesoło rozedrygane swoimi drobnymi formami, że zachwycają właśnie tą taką grą kształtów. Zapomniałem to, co miałem powiedzieć wcześniej. W związku z tym mogę tylko pogratulować mojemu przyjacielowi, mojemu koledze od wielu już lat, że tak konsekwentnie i z taką miłością, z takim oddaniem podchodzi do sztuki. Do sztuki, którą kreuje, jest niepowtarzalny. Widziałem wiele tak zwanych abstrakcji, które są podobne jedna do drugiej, jak jajecznica rozlana na jakimś tam podłodze. A tutaj Krzysztof w swoich pracach jest bardzo właśnie, powiedziałbym, konsekwentny, autentyczny, rozpoznawalny. To jest jego znaleziony wyraz, to jest jego własny język plastyczny i myślę, że kontynuacja tego wątku, tych wielu wątków, które tu się pojawiają, będzie dla niego najwyższą satysfakcją, a dla oglądających widzów jakąś chwilą do refleksji, do zadumy, do pewnego nawet filozoficznego przeżycia tego labiryntu form. Wszystkiego dobrego. Chcemy posłuchać. Krzysztof kiedyś napisał coś takiego labirynt form. Była wtedy jedna z pierwszych wystaw po szpitalu, po długim pobycie na neurologii i robiłem takie prace, które właśnie były jakąś zagadką, jakimś takim labiryntem. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Bardzo cenię sobie to, co Krzysiek mówi i artysta, artyście zawsze powie prawdę. Oczywiście my mówimy sobie prawdę. To nie jest takie ewidentne i oczywiste. To był wyjątkowy rok. Te wszystkie prace, które tutaj widzicie, są z tego roku. Nie ma żadnej udawanej, że to jest na przykład grudzień albo listopad. Wszystkie powstały w tym roku. Jest to wybór. Czasami się zdarza, że człowieka coś napadnie i nie może powstrzymać. I to jest w tym roku. Nie wiem, co będzie dalej. Jeszcze mamy parę miesięcy do końca. Może wyhamuję, może dalej będę pracował. To będzie już nie ciepła, a zimna pora tego roku. Może nowa wystawa. Także serdecznie Państwu dziękuję. To tak a propos, jak Was widzę, bo jest Was bardzo dużo, a dzisiaj o tej samej porze jest konkurencyjna wystawa na Miasteczku Galicyjskim. Jeszcze pewnie ileś ludzi siedzi w kawiarniach, przy piwie, bo jest ciepło, także bardzo dziękuję Państwu, że zechcieliście tutaj przyjść. Dla mnie to bardzo ważne. Mówi się, że artysta robi tylko sobie. Oczywiście robię to Wam. Też. Nie ukrywam.
Byłem na trzech plenerach dzięki Franciszkowi Turczaniemu, który stoi tutaj bardzo skrycie za filarem. I chcę mu za to, że byłem właśnie i w Heidobrissermeni, czyli węgierskim mieście, który ma najstarsze plenery na Węgrzech, 64 teraz był plener. I oczywiście i pan Marian tutaj też się przyczynił. W ogóle to, co mnie spotyka, spotyka mnie od przyjaciół. I trzeba mówić, że tak jak jesteście tutaj, jesteście też, tak mi się wydaje, to nie jest łatwa sztuka, też moimi przyjaciółmi, prawda? Bo to sztuka jest sztuką, a człowiek albo jest zaangażowany w kogoś, albo w jego sztukę, a tak naprawdę w jedno i w drugie. To trzeba znać człowieka, żeby wiedzieć, co to jest. To jest rzeczywiście swoisty język. Język, język wewnętrzny, abstrakcyjny, a tak naprawdę nie, bo bardzo przeżyty właśnie w podróżach. Oczywiście też, sorry, w takiej kolejności, ale nie ma końca dziękowania dla mojej żony, która temu wszystkiemu... Ona mi w tym towarzyszy, ona mnie wspiera, ona stróżuje to, co robi, ona goni mnie do roboty. No i do pracowni. Czyli też wypracowaliśmy, tak jak tutaj Krzysiek mówił, że wypracowałem alfabet swój plastyczny, to myśmy też wypracowali swoje życie, tak? Że ja mogę po prostu pracować. To nie jest rzecz ewidentna, nie zawsze tak jest, a tutaj jest. Oczywiście serdecznie dziękuję, że mogłem tu być, czyli i dla Sławka, i dla miasta, i tutaj się zastanawiałem, bo miało być coś o mieście 725. Ja pamiętam, jak było 700-lecie miasta. Ja robiłem wtedy logo 700-lecia, czyli znak tego świętowania. I też uczestniczyłem gdzieś tam w różnych działaniach z tej okazji. Mija 25 lat. Szybko. Szybko, Zosia, prawda? Także jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. Nie wiem, czy coś jeszcze chce gadać, ale napijmy się i świętujmy to, że jesteśmy razem. Bardzo dziękuję, że państwo tu przyszli. Czasami tak to jest. Tak muszę robić.